Moi drodzy, rozpoczynamy pierwszy panel Gladiatorzy, w którym udział wezmą. Tego, tutaj koło ciebie. Lubię z tobą siedzieć, dlatego stwierdziłem, że usiądę sobie tutaj, bo jak wszedłem na ten panel, to tak jakbym pomylił konferencję z jakimś spotkaniem w psychiatryku. Słuchaj, tak patrzę na uczestników, to przejdziemy od razu, za chwilę tutaj mam, oddam głos, ale Ambro, ty wydajesz się być w tej stawce, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, najdrobniejszym, najlżejszym. Noras, który tam siedzi, mimo że zrzucił 6 kg, teraz waży 168 kg. 168. Ej, dalej gruby. Zrzucił 6 kg. Jeszcze zejdzie trochę. I dalej gruby. Będzie dobrze. Siadania nie zjadł i zrzucił. No, dzisiaj tak, dzisiaj bez. Uważacie na krzesło. Bo jestem głodny i dzisiaj mam ochotę go zjeść. Się umówiliśmy, że będziemy się bić, słuchaj, do 7-7. Jeszcze Norasowi parę kilogramów zostało. Ale to moim zdaniem, wydaje mi się, pewnie chłopacy nie... 7-7 chcesz wystąpić? Jak to jest wszystko nie, woda? Nie, to tak później. To jest wszystko woda, Noras, nie? Dobra. Normalnie. Moim zdaniem Bartosz Szuba pewnie jakąś intrygę wam tu zrobił, bo skoro was jest 9, a w turnieju bierze udział 8, to pewnie widzowie najmniej ciekawą osobę eliminują. Tak mi się wydaje, chociaż Szuba nic nie mówił, ale... Albo Noras za dwóch wszedł. Albo, no właśnie, chyba że 10 i 5 was... Po 5. Ty będziesz sam w parze pewnie. No tak, sam. Dla mnie Norian miał być dwóch, nie? Noras. No na niego, nie? Bo kurda za gruby, nie? Noras, MMA, formuła, to chyba ci odpowiada, bo zobacz, stójkowo to byś się mógł trochę pomęczyć, jak tak legniesz na kimś takiego karpiego. Obstrałeś się już, kurwa, przystaje pan. Nie płacz, p***em. Zanki tej mordy, p***a jebane. Kurwa, szacunku nie masz, że wodą, kurwa, co ty mi tu pierdolisz, mieczy, p***a? Zanki tej mordy, bo zaraz cię wyjebam, jebane. To jest to, kurwa, teraz jest... Zanki, kurwa, tej mordy, rozjebałeś mi koronę, kurwa! Za to zapłacisz, człowieku! Kurwa, korony nie masz, kurwa, śmieciu jebany! Śmiesz pierdolony! Dalej, kurwa! Jak ty wyglądasz, kurwa! Ty, kurwa, co? Zanki tej mordy! Nie nagrałeś, kurwa, zanki tej mordy! Nie będę gadał z debilami, kurwa! Ty się nadajesz do robienia tylko pizza, człowieku! Nie powinnaś tu siedzieć, kurwa! Do wszystkiego się nadaje, debilu jebane! Pójdźcie w dupy, Jeżeli zauważysz zależność. Słuchajcie. To ty zamknij cię. Śmieciu jebany. Czarny, ja ty... Jaki głupy. Czemu w naszej walce nie byłeś taki wyskakany? Co? Czemu w naszej walce nie byłeś rozumiem, taki wyskakany? Nie rozumiem, co ty mówisz. Zamknij ryj. To ty zamknij, kurwa. Tylko a myślisz, że wygrałeś ze mną? Dostałem palec w oko, kurwa, człowieku. Ja bym był, kurwa, cię wyrobił, normalnie. Mam pytanie. No to kurwa, człowieku. Ja mam pytanie. Jestem królem niepokonanym. Jesteś, kurwa, królową. Przepraszam, ja mam pytanie. Czarny, mam jeszcze pytanie. Czy mógłbym się dowiedzieć, co oznacza twój strój? Jestem królem niepokonanym. Królową, kurwa. To znaczy, że jestem trzeci raz w turnieju. Trój król. Trzeci raz w turnieju, gdzie jestem królem tutaj. Królową. To nie powinien, kurwa, tu mówić. Ronaldo, poczekaj, Ronaldo. Pomylili się w wypożyczalni strojów. Ale no dobra, Ambro, ja nie mam nic do ciebie. Ja nie mam nic do ciebie, to nie zaczynaj mnie tu atakować. Ale wszyscy atakują, bo się. Ronaldo, dobrze. Jesteś trzeci raz i ja ni razu nie wygrałeś jeszcze, to nie? Ciota. Nie razu nie wygrałem, bo zawsze zostaję sam. Bo zawsze na jednego zawsze. Zawsze mu pan i zawsze daje dobre walka, nie jak ty, kurwa, człowieku. Karpi, jak to jest, że jesteś taki teraz wyszczekany? W internecie kreujesz się na takiego idealnego razem ze swoją dziewczyną. I w pewnym momencie... Ej, nie rzucamy niczym. Sportowy brat, tak patrzę na ciebie, pewnie to bez ile razy słyszałeś, że jesteś ojcem Krychy albo bratem? Ojcem, ale taki... Wiesz co, tak szczerze to kurwa co najmniej 3 razy dziennie to czytam gdzieś tam na Instagramie, dużo osób mówi to, ale tak z drugiej strony no to jestem podobny, no chyba sam przyznasz, nie? Ale jesteś tonusz grosował. Ale jesteście rodziną? Nie. Nic nie wiadomo na ten temat. Ale chciałbyś być rodziną z Krychą? Raczej nie.
Okej, okay. Dobra. A kogo byś chciał tutaj z uczestników wybrać jako przeciwnika? Kurwa, tak szczerze nie mam w żadnym tutaj konfliktu, ale leżałoby mi najbardziej tutaj z kolegą z TikToka, z Patrykiem bym chciał być w parze, ale z przeciwnikiem to bym... Ale czy nie pytali, z kim chcesz być w parze, człowieku? Ciebie nikt nie pytał, co? Ciebie się nikt nie pytał. Ale kolega się odkleił. A, może... właśnie, teraz zostałem na ucho, że rataja mamy, bo po weselu pewnie z Jóźwiakiem, kurwa, zachlali tak i obaj nie dojechali. Bo jest rataj na Zoomie, czyli jednak was jest 10. No tak, A to ty pytałeś, kogo bym chciał jako przeciwnika, czy jako w parze? Nie, jako przeciwnik. Z kim byś chciał zmierzyć się? Aha. Bić się, z kim byś chciał się. To może z The Bestią. A czemu go? A czemu nie? Potencjalnie tutaj każdy może być przeciwnikiem, nie? Czemu nie? Ja tam nie wybieram. Jaką masz wagę, jaki staż? Teraz 80 kilo ważę, niecałe. Staż, no nie mam za dużego, ale też się mierzyłem z bardzo dużym, ciężkim koniem. To każdy widział. Byłem też z kontuzją barku, wyszedłem. Ale to wtedy, co podskoczyłeś i ci bark wyleciał, tak? To? Nie. No to coś wtedy, kojarzę. No. Wtedy, co podskoczyłem, tak, kontrolnie bardziej, a bark mi wyleciał przed wyjściem do klatki na treningu. No dobra, to ja mam pytanie, jak zostałeś wywołany do tablicy The Bestia. Widzieliśmy cię już ostatnio, tym, który to był Prime, ale walczyłeś z Hellboyem. I tutaj bezpośrednio z tym oto dżentelmenem. Dokładnie, na Ambro oraz na Dominika Skobiela. Na Ambro i na parterowca, bo to tak trzeba... No właśnie, na parterowca. Dostaliśmy 15 lat na macie. Natomiast pytanie jest, czy nie chciałbyś rewanżu? Jak najbardziej, jestem otwarty. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość na zestawie, to myślę, że będzie to naprawdę fajna walka, bo też no ja mam większe doświadczenie, też wchodziłem jako laik do tego całego sportu. No i myślę, że będzie to naprawdę fajna walka, jeżeli na zestawie razem. Dobrze. Co, my się poprosimy Rataja, bo on pewnie nie trzeźwy jest. Ania też była wczoraj. Rataj pił. Ale Rataj jest seksy. Spuchnięty, w chuj, spuchnięty. Widać, że pił. Dobra, widać, że pił. Obróć się, zobacz. Rataj na kanał. Pił. Co ty, kurwa, wyglądasz jak po rozwodzie. Ej, widać mnie? Nie, zaczęło cię. Niestety widać. Kurwa, zjebaliście z transmisją coś, bo ja was nie widzę ogólnie, nie? Ale ciebie widzisz, się rozstałeś? Ciebie widać, ale wygląda jakbyś ty ledwo widział. Co ty taki czerwony jesteś? No, kurwa, jak ja zobaczyłem, widzicie co, ten panel, kurwa. Ja teraz oficjalny, kurwa, petycję składam do federacji, że ja chcę być tam, nie? Bo ja nie chcę być nikim w fazie, bo takie, kurwa, lesce tam stoją, że ja wszystkich rozpierdolę, tylko żeby tam mi pensję, kurwa, skroić podwójnie, nie? Ale nie słychać, bo nikt... Ja mówię, ja sam, ale Rataj, nikt się nie zrozumie. Ja sam i wszystkich napierdalam tam, kurwa. Może poza Ambrem, a tak to wszystkich napierdalam, kurwa, od razu. No a, jak on wszystkich napierdala, jak ode mnie pierdol dostał kiedyś. Nie widzisz tutaj konkurenta dla siebie. Czyli Rataj nikogo nie widzi, ale wszystkich rozpierdala. No, a ty walczysz też? Ty walczysz też? Tatiusz. Nie, ja nie walczę. Jest najebany. Rataj nie wie, co dzisiaj jest. Patrz w kamerę, Rataj. Ja też walę, kurwa, na pizdę ogólnie. Jakby wszyscy tam siedzą, mówię, ewentualnie poza Ambrem. Ewentualnie. Ale takie 50 na 50. A tak to wszystkich walę na, kurwa, pizdę. Ej, Rataj, nie mów się, nie mów się, zastrałeś. Ja bym cię rozwalił. To pasuje ogólnie, nie? A ty jeszcze, Rataj, jesteś na kacu? Na kacu jesteś jeszcze? Nie. Najebany jest. Czyli przecież pamiętam na tych pijackich streamach, jak no raz to cię kurwa jak gimadło składał. To jak ty mówisz, że kurwa... No i co z tego? No ale to samochód będzie teraz. No i on jest najebany, on jeszcze przemyśli to i będzie wiedział, że no dojdzie do niego to, że będzie w pizdę. Rataj, dobranoc. Dobra, no Rataj. Teraz wygrał ze mną sparing, ale do klatki nie będę wchodził najebany, kurwa, wtedy. No dobra, to weź się za trening, bo nie wiadomo, ja znam... Gala. Nie. No raz, ile ważysz? 168. Rataj, zanim się rozłączysz, proszę, żebyś powiedział wymarzony przeciwnik na pierwsze starcie. To? No to Noraz. Łatwy przeciwnik będzie do pokonania, więc dawajcie go. Nie no, Noraz już ma z 5 wygranych z Ratajem. On składał go na każdym pijackim streamie.
Ale po pijaku, ale do oktagonu nie będę pijany, mordo, no. Bo ty mnie upijałeś, dlatego tak było, no. Ale chyba ty byłeś trzeźwy zawsze. Mi się wydaje, tylko ty wyglądasz zawsze jak najebany. Ty mnie upijałeś, ale przestałeś pić w tym momencie. To było najgorsze, nie? No dobra, to dziękujemy, Maciek, bo i tak słabo słychać. Baw się dalej i Jóźwiak, żeby dojechał tylko tu na panel swój. No dobra, to wracamy do panelu. Dzięki, Rataj, za... A tu The Bestia miał coś do Karpi. Ja mam tutaj bardzo jedną merytoryczny temat, który chciałbym pocisnąć do ciebie, Karpi. Kreujecie się na taką idealną parkę w tych internetach i chciałbym, żeby zostało coś puszczone przy okazji. To ja proszę realizację o puszczenie filmiku, który tam był przekazany. Bierzesz udział w walkach. Tutaj widzimy Wiktorię Jaraniewską. A tutaj atak na moją dziewczynę. Ale przepraszam, mogę coś powiedzieć? Ona ci nie po lekarzu? Jesteś po lekarzu? Ale czy jesteś po lekarzu? Ona cię nie popchnęła. Słyszycie? Tam macie niezależnego świadka i w ten sposób Wiktoria Jaraniewska, twoja dziewczyna, kreuje się w internecie na świetną dietetyczkę. Nie wyzywałam go. Ale twój chłopak nie wyzywał. Ale widziałem z niego. Możesz się uspokoić? Nie, nie będzie mnie wyzywał. Ja z nią porozmawiam, okej. Będzie mnie szarpała, bo ona... Spokojnie. Werdyktu, dawaj do werdyktu, lecz! Czekaj tylko, no to już skończy się to, czy już mogę mówić? Kolejny, kto cię zaatakował pierwszy? Powiedz. Ona cały czas darła pizdę i cię wyzywała. Jak było? Ja cię powiedziałam, ja nie będę sobie pozwalać. Ale tu czy tam, bo to jest... Będzie tekować. Ona jest nienormalna. Ona i jej chłopak, ona i jej chłopak od trzech dni w tym samym hotelu z kimi mają do nas. Ale jeszcze raz, czyli ona... Czyli Roxana przechodziła? Przechodziła się. Roxana przechodziła? To stronę. Ona stała tyłem, okej. I od razu w plecy robiła. A, czyli ona... Dobra, to jest niezależny świadek. No już, po pierwsze, mówisz do nas, że kreujemy się na idealnych, to najpierw spójrz na siebie. Po drugie, zobacz swoją pierwszą konferencję w Prime, co tam odpierdalałeś. Mogę spojrzeć na siebie. A teraz już do tego filmiku. Wiesz, powiedz, kurwo jebana, co było najpierw. Są kwestie takie, jak patologia. Czemu nie nagrywałeś najpierw? Są kwestie takie, jak patologia, którą prezentuje twoja dziewczyna i atakuje inne dziewczyny z niezależnym świadkiem. Na tym filmie słychać, że to ona mnie pierwsza... Wyraźnie na tym filmie to widać, że zaatakowała się pierwsza i niezależny świadek również przyznał temu rację. Ten film zostanie również upubliczniony u mnie na kanale, na YouTubie. Atak Jaroniewskiej na dziewczynę The Bestii. Po pierwsze, moi trenerzy... Już abstrahując od twojego Instagrama, który jest tak naprawdę soft only fansem, a ty jesteś człowiekiem, który robi... Ty jesteś człowiekiem, który robi te zdjęcia dodatkowo na tym Instagramie. No i co, kurwo, mi szczerze, byłoby mi wstyd, gdybym był tutaj dzięki mojej dziewczynie i nie prezentował z tobą niczego. Bo jesteś osobą, która przepycha się tutaj, stary, tylko i wyłącznie przez Wiktorię, która prezentuje tak ona samo patologiczny na poziom jak ty. Jesteście taką samą patolog, a wszystko zaczęło się nie od tego, że Wiktoria komentowała mi materiały na TikToku. I w momencie... Daj mogę odpowiedzieć? Coś zajebać? Skoro to dotyczy mnie, bo nie chciałam być tutaj zapisana. Chcesz mu zajebać? Nie, mówmy po kolei, nie. Bo ta, wtedy bo nic nie słychać, słuchajcie. Wyraźnie na tym filmie mówię chyba, że to po pierwsze ona mnie popchnęła i mówisz, że masz niezależnych świadków. Ale masz nagranie. I teraz, kurwa, daj mi oni byli obróceni plecami, oni nie widzieli tej sytuacji. Przecież spójrz masz na to, nagranie miałam niezależnego trzy walki na fejmie świadka. Jedną na klaucie. Masz myśli, nagranie. Że robiłabym patole na jakimś korytarzu totalnie bez powodu? No jak widać, robisz. No jak na debilu, narrację, ale tak, to kobieto, pierwszy zaczął, tam ty nie kurwa, ma narracji. Przecież ja nigdy w tam życiu nikogo nie tknęła sama. Kobieto, twoja dziewczyna tam najpierw nie ma wyzywa mnie od kurew, od nie, 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 moja a droga. Później pierwsza sytuacja zbara, była, szczekałaś na mojej walce. Szczekałaś na mojej walce. Co kurwa, nikt nie może szpicować domu? Płakałaś, ale spójrzcie, jak po pierwsze szczeka pies, a nie ja. Spójrzcie, co prezentujecie. Najpierw podajesz mi rękę na sesji. Ja tobie podaję rękę? To ty się uśmiechałaś, obserwowałaś Roxanę, zresztą jest tutaj. Obserwowałaś Roxanę wielokrotnie na wszystkich social mediach, nagrywałaś materiały, sorry, nagrywałaś, komentowałaś mi materiały 4 czy 5-krotnie, bo nie zgadzałaś się z naszą merytoryką fitnessową. Nie zgadzałam się z tobą, nie skończyłem, z tobą, bo robimy w tej samej branży. I nie zgadzałaś się z retoryką fitnessową, czy moim poglądem na fitness, czy nie. I w pewnym momencie ja się wkurwiłem, bo szukałaś atencji u mnie w komentarzach. Nie skończyłem. Mnie od szmat odpowiedziałem bez powodu, ci moich i obsrałaś się, bo przyszliśmy na galę i dostałem walkę tak samo i zostałem zestawiony z Ambro. I w obsrałam pewnym momencie się, zestrałaś tak, się w menedżmencie, nie przepykasz swojego chłoptasza, ale nie bez powodu.
ale on sprawia ci wielkie depresji, bo masz ksywę największy NPC polskiego TikToka. Bo o czym ty pierdolisz, kobieto? Ej, chłopie, ty naprawdę musisz nie mieć argumentów, że wyzywasz w tym momencie. Ja nie mam argumentu. Skoro twoja dziewczyna ma argumentów, niech ona do mnie podejdzie. Ja mam nagranie, nie muszę mieć argumentów. Ale niech zacznie ze mną rozmawiać, będzie trzeba, to moja dziewczyna, jeżeli będzie chciała, złożyć sprawę na prokuraturę i będziesz miała naruszenie nietykalności cielesnej. O czym ty pierdolisz? Śmiało. Cię cicho. Ty pierdolisz, przecież to ona mnie pierwsza z bara popchnęła. Gdzie ty to widzisz? Masz nagranie całość, kurwo, je panu odgadałeś tylko to, co kurwa. Masz nagranie oraz niezależnego świadka. A ja mam niezależny świadek moich trenerów, którzy słyszeli to wszystko i też to widzieli. Ty masz jakieś ukojenia. Tak, dokładnie. Ja mam niezależnego świadka, nagranie, a ty pyskujesz, jesteś patologią w internecie, pseudo-onlyfansiarów. Ty to jesteś, kurwa, zajebisty. Która robi zdjęcia, a ty robisz jej zdjęcia. Ty sobie na zdjęciach, stara, zagrywasz naklejkami sutki, bo je tak widać. Zresztą to wszystko, wyląduje u mnie na Instagramie z podsumowaniem oraz na TikToku. Co się będę pierdolić? Dajcie mu, te bestia 97, zapraszamy do niego, kurwa. Co cię boli? Rozumiem, że masz argumenty. Co cię boli? Nie słyszę, co pierdolisz. Podejdę do ciebie, to cię podejdź. Usłyszysz, kurwo. Śmiało podejdź. Walki ze mną nie dostaniesz, bo kurwa, no proszę. Kurwa, stary, ja bym cię rozjebał w pierwszej rundzie. Cieszę się. Nawet nie chcę się z tobą bić, kurwa. Cieszę się. Zresztą sam do mnie a czekaj, na swoich zasadach z managementem, tak jak jesteś przepychany z Wiktorią, która robi sobie zdjęcia z promotorami, w których, kurwa, ona stoi z promotorem. Ale jaki masz problem do mnie z promotora? Jak Kukolt, kurwa, z połowy tego patrzy i robi zdjęcia. Wiesz, o co chodzi? Czarny Polak, to jest hit. Wyobraź sobie to. Typiara robi sobie zdjęcia w ten sposób. Typiara stoi w ten sposób z dekoldem, z promotorem, a kurwa Karpi stoi w ten sposób jak Kukol i patrzy z tyłu, nie? Ej, przepraszam, to jest dla mnie żart. Mamy tego samego menadżera i w tym nie momencie masz argumentów. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie masz argumentów. To wypierdalaj z tego menadżmentu, kurwo, i tyle. Jak ci się boli, coś nie to? Podoba, to boli, że ktoś przyszedł i zjaśniał łaków. Dzięki komu tu jesteś? Boli, co? No, dzięki Filipowi, dobra, więc dam ci kurwa, ale ja nie o tym mówię, ja mówię o was. Patologią. Bestia, zapraszam do face to face, bo się zagrzało troszkę. Tak. Zajeb mu! Emocje jak na grzybobraniu. Prawda boli! Prawda boli i prawda zawsze się obroni. Prawda boli, ale w sumie lekko bijesz. Kurwa, nie wrzuciłeś w sumie lekko bijesz. Tak? W sumie lekko bijesz, prawda boli, no. Tak? Dokładnie. Wszystko poleci. To kurwa wstawiaj, stary, nic nie masz. I wiesz, co jest najlepsze? Jesteś hipokrytom jebanym, bo to twoja dziewczyna najpierw wyszła Wiktorię. Gdzie? Przecież wyraźnie słyszałem na tym filmie, że mówisz, że to ona mnie popchnęła pierwsza. Pokazałem ci nagranie. Jesteś właśnie nagrywałam właśnie takim cwaniaczkiem. Jak każdy może swoją narrację tak narzucać. Nie, no zostańcie, bo chcesz, to podejdź. Nie wiem, czy nie miał łapać komputera, bo już uszkodzony był raz. Ojej, dobra, dzięki, się na miejsce, dziękuję. O, właśnie, o tym mówiłem. Chyba cała woda wylana. Ej, a Dekarpi, czemu wołałeś dziewczynę, żebyś się bronić? Śmiało, zresztą, skoro stoicie we dwójkę, to wypowiedz się. Ale co mam się wydać? Mówię, że mamy świadka, który słyszał, jak wyzywałaś najpierw Aleksa. Są materiały na TikToku, w których masz do niego cały czas problem. I są świadkowie, którzy widzieli, jak twój chłopak miał do nas problem i nas obrażał. Plus jest film i świadek. Ja nie wiem, z czym ona tu próbuje, kurwa, dyskutować. Ale nie? O jest... co was wyzywał, bo... Ale co, no oni mieli problem do nas od, kurwa, przyjazdu na pierwszą konferencję, wiesz, wtedy. Ale na siódemce. Mieli na siódemce. I cały czas lecieli. Zaczęło się to na TikToku, kiedy Wiktoria została wyjaśniona. Wiktoria, dokładnie tak. I po prostu obsrała się i miała problem. A my po prostu obnażamy, jak wygląda ich działanie. Ale stop, ale zaraz. Moderujemy. Teraz proszę trochę o ciszę, niż Wiktoria się... Nie, no sytuacja wyglądała tak, że... No, nie lubimy się i jakby to było od razu wiadome, że się za bardzo... Ale może powiedz dlaczego? Może powiedz, że komentowałaś mi materiały i się obsrałaś i obserwowałaś Roxanę. Kibicowałam Dominikowi Skowyrze, ponieważ jest to nasz kolega również z managementu, jego poznałam, kibicowałam jemu. Jego dziewczyna wyskoczyła do mnie z jakimiś szmatami, że mam zamknąć mordę na... Nie jest to prawda, ty się spłakałaś pierwsza. Ale nikogo nie wyzwałam. To, że komuś kibicowałam, to jest wyzywałaś mnie i to na mojej walce. I w pewnym momencie Roxana wstała... Kibicowanie komuś... Co ty pierdolisz? Miałaś problemy do Roxany wielokrotnie. Proszę cię. Jakie wielokrotne proszę problemy, cię, chłopie. Nie ośmieszaj się. Jest film, zostałaś wyjaśniona i klej. Film jest naprawdę niekompletny. Jesteście, kurwa, patologiczną parą kreującą się i jeszcze przepychaną przez management. To jest w ogóle najlepsze. Więc sam jesteś w tym managementie. Polega. Gdyby nie tu, to nawet tutaj... Gdyby nie Filip, to byś nawet tutaj nie... Dobra, Dekarpie, jest nudno, nie gadamy już o nim. Dobra, kończcie to. Kończcie, bo cały czas to samo. Czekaj, fajnie się z promotorowi kwiatki podlewa. Fajnie się z promotorowi kwiatki podlewa. Dziewczyny na wywiadach, jak dajcie show. Dajcie nam to show. Do porównania. Nie,
Nie wiem, czy no ja mówię, ale... Dobra, koniec, dziękuję bardzo. Wracacie na miejsca, dziewczyny. Ej, nie wymarzony rywal. Mój wymarzony rywal? Czarny Polak. Za co? Ej, dobra. Za całokształt. A nie ja? Tego pazia. Ej, ej. A nie ja? No raz. Mnie, cały czas mnie wyzywa. No raz. Słuchaj, to mam jeszcze jeden prezent. Wiesz, jak z czarnym Polakiem chcesz się bić, to poćwiczcie razem, możecie poskakać, kurwa. Tylko nie wiem, czy ona jest taka długa. Skoczysz chociaż raz, no raz? Skoczę. Tylko nie wiem, czy ona jest taka długa. Kurwa, zajebiście, no. Kurwa, powiem ci szczerze, naprawdę formę masz. Zabiorę do domu. Zabiorę do domu. No raz. Fajne zabawy. Dawaj, no raz. Straciłeś po prostu pieniędzy, pedałem. Tylko nie wiem, czy mówię, długość jest odpowiednia. Dawaj tu. Jakby co, to zwiąż z dwóch. Za radę? Nie przewracaj! Ja pierdolę! Kurwa! Dobra, i co nieco potrafi! Zaraz, chodź już! Ale górnicy przeklinają, bo im węglem, kurwa, częsie! Face to face! Tak już, bo jesteś nudny! Cisza tam, kurwa! Czemu Noraz? Chcę jak myślisz, AGD, czemu Noraz chce z tobą walczyć? Nie wiem. Dawaj. Uważasz, że jestem gruby jako... Dawaj. Czarny, ja widziałem, że taki strojek kiedyś chodziły pazie, co kible sprzątały, pamiętasz? Widziałeś to? Ja nie widział. No to zobaczysz. Ja nie widział, ja nie chciał. No. Ale nie robisz mi wrażenia, człowieku. No. Możesz być dwa razy większy, ale cię rozjebie, człowieku. Rozjebiesz. Miałeś siła. Tyle rybali do rozjebania i kurwa wizy. Od kogo dostałem? No od takich kurwa... Zawsze dostałem, słuchaj, zawsze dostałem dwóch na jednego. No, te karpi nie robią mi wrażenia, bo dostałem palec w oko. No i dostaliśmy. I jesteście wszystkie nienormalne. A mnie nie ma. Dziękujemy, siadajcie. Czemu on cię tak łatwo przepychał? Tripper, tripper wychował pay, a nie mig mil. Na wsi niby zarobas patoma. Ja nie bankomat. Wybierdalać, po co mam to dać? Byłem jako tak, nie na darmo jadłem łaków, bo nie darmo zjadł. Pato rap, pato trap, ja o szmat jakoś dba.